Dzień dobry, tu Onet Audio. Jest środa 9 października, a to jest poranny briefing. Wszystko, co musisz wiedzieć o poranku oraz informacje o tym, co wydarzy się w ciągu dnia. Zapraszamy. Stany Zjednoczone i Filipiny przewodzą wspólnym ćwiczeniom marynarki wojennej sześciu krajów, które odbywają się obecnie u północnych wybrzeży Filipin. Ćwiczenia nazwane Sama-Sama, czyli wspólnota, potrwają 2 tygodnie. W manewrach bierze udział blisko 1000 marynarzy z Australii, Kanady, Francji, Japonii, USA oraz Filipin. Mają one miejsce w kontekście narastających napięć z Chinami na Morzu Południowochińskim. Sąd Najwyższy Brazylii zgodził się we wtorek na odblokowanie w tym kraju serwisu społecznościowego X, ponieważ należąca do Ilona Muska platforma zmieniła stanowisko i zaczęła stosować się do poleceń brazylijskiego wymiaru sprawiedliwości. X z dumą powraca do Brazylii. Będziemy nadal bronić wolności słowa, w granicach prawa, wszędzie tam, gdzie działamy. Czytamy w oświadczeniu platformy X. Prawnicy z sudańskiej organizacji ELI oszacowali, że ponad 500 cywilów, w tym dziesiątki dzieci, zginęło w kilkudniowych nalotach prowadzonych przez rządowe sudańskie siły zbrojne na pozycje zajęte przez siły szybkiego wsparcia w prowincji Biały Nil, w Kordofanie Północnym oraz w Darfurze Północnym. Uchylenie przez Sejm immunitetu posłom Marcinowi Romanowskiemu i Michałowi Wosiowi pozostaje w mocy, podkreślił w komunikacie Kancelarii Sejmu marszałek Szymon Hołownia. W komunikacie zaznaczono, że ewentualne ponowne zatrzymanie lub wniosek o aresztowanie posła nie wymaga nowej zgody Sejmu. A co wydarzy się dziś, we środę? Sejm rozpocznie 3-dniowe posiedzenie. Głównym punktem będzie rozpoczęcie prac nad rządowym projektem ustawy budżetowej na 2025 rok. Na 2-dniowym posiedzeniu zbierze się Senat. Izba zajmie się nowelizacją ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym i rozpatrzy ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W porządku obrad jest również nowelizacja ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. W Pradze odbędą się dzisiaj polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe. Obradom będą przewodniczyli premier Czech Petr Fiala i premier Polski Donald Tusk. Oba rządy będą rozmawiały m.in. o współpracy transgranicznej, bezpieczeństwie energetycznym, infrastrukturze transportowej, migracji i ochronie przeciwpowodziowej. Poruszona będzie też kwestia wsparcia dla Ukrainy oraz przygotowań Polski do przyszłorocznej prezydencji w Radzie UE. Na koniec sprawdzamy, co w pogodzie. Dzień dobry, Grzegorz Walijewski. Dzień dobry. Polska leży w klimacie umiarkowanym, przejściowym, zmiennym. I ta przejściowość i zmienność jest bardzo widoczna w ostatnim czasie. Wczoraj sporo słońca, mało chmur, dziś zdecydowanie inaczej. Będą pojawiały się przejaśnienia, ale tylko lokalnie. Ale nadal bardzo ciepło. Na termometrach zobaczymy od 16-19 stopni na zachodzie i w centrum, a najcieplej będzie od 20 do 23 stopni na wschodzie. Jak na tę porę roku, to wartości wyższe niż zazwyczaj obserwowane. Nadal niestety bardzo silny wiatr. Szczególnie na południu i w górach, tam porywy nawet do 100 km na godzinę, a w obszarach podgórskich do 60 km na godzinę, więc temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. W całym kraju będą się pojawiały przelotne opady deszczu, więc parasol dzisiaj na pewno się przyda, ale z drugiej strony ta wartość temperatury bardzo przyjemna. Do usłyszenia jutro. Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękujemy. Po więcej jakościowego dziennikarstwa zapraszamy do aplikacji Onet Audio. Dzisiaj warto posłuchać nowego odcinka podcastu Raport Międzynarodowy. Podsumowanie autorstwa Adama Królaka montowała Jana Cech. Nagranie powstało przy użyciu sztucznej inteligencji –